Po lekturze księgi Ezechiela widzimy bardzo dokładnie, że po pierwsze, może być w nas jakiś element tego, co już umarło. Chodzi o sprawy ducha. To może być nadzieja, która już została pogrzebana, ponieważ nie ma ratunku, nie ma dobrego rozwiązania. Ktoś po drugiej stronie relacji bardzo mocno pogrążył się, choćby przez nauk. Umarła miłość, umarło takie myślenie w kategoriach, że jeszcze jest dla mnie nadzieja. Umarła nadzieja na to, że mogę siebie do końca zrozumieć. I trzeba powiedzieć tak, że współczesna psychologia, świat współczesny mówi, musisz być mocny, silny dla siebie i tak dalej. No oczywiście my wierzący wiemy, że to powiedzenie trzeba zmodyfikować, ponieważ tym, który przychodzi i wydobywa nas z grobów naszych rozczarowań, jest sam Pan Bóg. I poprzez co? Poprzez danie nam nowego ducha. My po prostu jakby na nowo nasz umysł, nasze emocje, nasze myślenie, nasza wola na nowo jest zaprojektowana po to, żeby odkryć zupełnie inny świat. I wtedy jesteśmy silni, ale mocą Pana Boga, wykorzystując to, co Pan Bóg złożył w naszych sercach.